Młodzi przyszli biznesmeni przedstawili swoje pomysły na działalność gospodarczą. Najlepsze zostały nagrodzone. Konkurs pod nazwą Biznesówki odbył się w gronie osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych w dwóch kategoriach w zakresie biznesplanu i pomysłu na biznes. Organizując go już po raz drugi, samorząd chce zapobiec wyjałowieniu intelektualnemu naszego miasta. Jeżeli będą funkcjonowały tutaj tylko te firmy, które miały w swojej ofercie zatrudnienie do linii produkcyjnej, do jakichś prac nieskomplikowanych, praca opłacana na niskim poziomie, to taka oferta nie jest atrakcyjna dla młodego człowieka. Rozdanie nagród odbyło się z udziałem kapituły konkursowej. Pierwsze miejsce w konkursie prezydenta miasta Suwałk o tematyce biznesowej otrzymuje pan Erik Krystian Dobaj za pomysł agencji Face Media, projekt dotyczący agencji social media, oferującej profesjonalne usługi w zakresie promocji klientów w mediach społecznościowych, tworzenia stron i sklepów internetowych. Nagroda w wysokości 1600 zł. Nie wiem, do jakiej szkoły uczęszczasz, która klasa, pierwsze liceum, który? Druga klasa, czyli jeszcze rok i matura i później studia jakieś, tak? Na SGH czy gdzieś? Jeszcze nie wiadomo. Była to agencja social media. Główną usługą jakby byłoby prowadzenie fanpage'y suwalskich firm. Co urzekło komisji? Ja myślę, że właśnie innowacyjność. I to, że naprawdę jestem zainteresowany, ponieważ dostarczyłem też umowy przedstępne dwóch firm, które były rzeczywiście zainteresowane. To znaczy też, że ceny są adekwatne tak jakby do oferowanych usług. Zwycięzca konkursu otrzymał przy okazji propozycję staży i stałej współpracy, jak chociażby z Parku Naukowo-Technologicznego. Mam nadzieję, rozmawialiśmy na ten temat. Jeżeli nie, w żaden sposób nie będzie wpływało to na pana naukę. Chcielibyśmy, żeby był pan w naszym zespole. Tylko muszę też naukę utrzymać na dobrym poziomie, żeby to jest takie wymaganie od pana tej z Parku Naukowo-Technologicznego, żeby nie zawalić nauki, tak? Drugie miejsce przypadło Karolinie Brodowskiej z zespołu szkół nr 6 za pomysł produkcji zabawek regionalnych i warsztatów ich samodzielnego wykonania. Mamy piękne jeziora, lasy, rzeki. Brakowało zabawek, także bardzo się cieszę, że uzupełnieniu tej promocji naszych ziem będą być może zrealizowane plany inwestycyjne. Także proszę przyjąć takie drobiazgi o strefie, być może będzie młodzież inwestowała w strefie, natomiast odnośnie drugiej nagrody to musimy po spotkaniu porozmawiać o numerze konta. Trzecie miejsce zajął Tomasz Makarewicz z Zespołu Szkół Technicznych za koncepcję samoobsługowego warsztatu samochodowego. Do tej pory organizatorem konkursu było miasto. Od przyszłego roku będzie nim Park Naukowo-Technologiczny.